Znajdujemy się w Międzyrzecu Podlaskim. Co tu się dzisiaj odbywa? Turniej, drugi wakacyjny turniej dzieci z rocznika 2010 i młodszych. Jest to turniej wspólnie zorganizowany z UKS-em Dwójka i Mosirem Międzyrzec Podlaski. W turnieju bierze udział 20 drużyn z różnych miejscowości. Podlasie Sokołów Podlaski, Orlik Lubartów, tu Huragan Międzyrzec Podlaski, UKS Dwójka, Łuków, Orlęta, z Radzynia Orlęta dwa zespoły wystawiły, Sęp Pogoń Siedlce. Tak, tak, bardzo dużo. I ponadto jeszcze Tur Bies Podlaski, Kresa Siemiatycze, więc z trzech województw drużyny przyjechały do Międzyrzeca, żeby wspólnie się bawić, rywalizować o wspaniałe nagrody. A nagrody są rewelacyjne, to dzięki pomocy wielu osób. Mosir Międzyrzec Podlaski, przyjaciele drużyny, którzy zawsze pomagają, Marcin i Marek. Mirpasz, która właśnie, jego firma zajmuje się skupem zboża i on nam pomógł. On nam tutaj zawsze pomaga, zawsze dorzuca do nagród i mamy naprawdę bogatą gamę różnych nagród. Myślę, że dzieci przyjdą, jadą stąd zadowolone i uśmiechnięte. Pucharów też cały stół. Tak, tak, pucharów, każda grupa. W każdej grupie zostaje ktoś nagrodzony. Ponadto strzelcy, zawodnicy, obrońcy. No jest, trudno tego wymienić, bo jest tego bardzo dużo. Ponadto najlepsze trzy drużyny, oprócz tego indywidualnie dostaną 12 piłek, 12 bidonów, czy 12 worków na buty. Więc jest, mówię, ponadto tutaj jeszcze pomogła firma TransIce, Kamila Cioka. Każdy gdzieś tam dorzucił swoją cegiełkę i pomógł do tego, żeby to, jak to jakoś wyglądało, żeby te drużyny, które przyjeżdżają do Międzyrzeca, przyjeżdżały i mówiły, tu zawsze jest fajnie, tutaj zawsze jest na bogato, tu zawsze jest organizacyjnie wszystko zrobione super. I na tym właśnie do tego dążymy i to chcemy osiągnąc, to chcemy zrobić. Ja mam wrażenie, że Międzyrzec piłką stoi. Tydzień temu też byłam na zawodach. Tak, tak. To było zorganizowane przez BZPN, ale to było w formie takiego pikniku. Tutaj jest już... Jest rywalizacja i też jest to za tą pracę, którą wykonają. My dążymy do tego, żeby dzieci wyjechały uśmiechnięte, zadowolone, że przyjadą na turniej, żeby wiedziały, że o coś też walczą. Żeby to nie było tak, że przyjadą, oczywiście walka wiadomo wskazana, ale też żeby to dziecko było jakieś nagrodzone za ten wysiłek, który wykona. I mamy świetną pogodę. Idealna, idealna, tylko grać. I tego sobie życzymy, żeby jak najwięcej było grania. Trzymamy kciuki za Międzyrzec. Dokładnie, dokładnie. Dziękuję.